Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś porozmawiamy o kiedyś mocno znienawidzonej postaci. Mowa oczywiście o Uldrenie Soth. Zostawcie suba, lajka i komentarz, jeżeli spodoba wam się materiał i chcecie takich więcej. Jako że Uldren został zamieniony w przebudzonego, ze zwykłego człowieka, to jego historia rozpoczyna się trochę wcześniej. Kiedyś był znany jako Ulduin. W trakcie Złotej Ery wysłano statek kolonizacyjny Yang Li Wei z Ziemi, był częścią jego załogi. Tak samo jak jego matka Osana, jego siostra bliźniaczka Mara. Statek był na skraju Układu Słonecznego, gdy dotarła do nas ciemność i rozpoczął się upadek. Yang Li Wei był pochłaniany przez nią, ale wędrowiec zareagował. Siła obu tych mocy zetknęła się, co poskutkowało wytworzeniem się czarnej dziury, która pochłonęła statek. Ulduin obudził się w nowym świecie, pamiętając bardzo mało ze swojego życia. Przyjął on wtedy imię Uldren. Był on kochany przez swój lud, chociaż podejrzewał, że to przez bycie bratem Mary. Postanowił więc udowodnić sobie i innym, że potrafi więcej. Udał się do Czarnego Ogrodu razem ze swoim skrzydłowym Jolionem. Uldren uknął plan przeciwko Veksom i Kombinatowi. Chciał zwabić strażnika bramy Czarnego Ogrodu, aby ją otworzyć i sprowokować Kombinat do walki, co udało mu się. Dzięki temu mógł zwiedzić ogród. Dowiedział się też, że tajemnice ogrodu mogą rosnąć w umyśle i ciele legionisty, którego oddział zaatakowali. Uldren i jego skrzydłowy wrócili razem z kępą Asphodeli, którą zebrali w ogrodzie. Mara była bardzo zdenerwowana na brata, pytała o serce ogrodu. Uldren zdał sobie sprawę, że serce może zwabić strażników w to miejsce, by przywrócić wędrowca do zdrowia, ale najgorszą dla niego myślą była ta, że Mara nie była zaskoczona. Uldren brał też udział w wojnach o Rafę. Zaczęło się od przechwycenia transmisji upadłych, których rody połączyły siły, aby zaatakować ostatnie miasto. Początkowo nie reagowali do czasu, aż ród wilków nie zatrzymał się na Ceres. Wtedy też przebudzeni zaatakowali. Zginął tam Kel Wilków, Viriksas. Ród wilków podzielił się na trzy frakcje dowodzone przez Irksisa, Pariksasa i Skolasa. I tak zaczęły się wojny o Rafę. Po kilku starciach Uldrenowi udało się złamać szyfry upadłych, co pomogło jemu oraz Imogen Raifowi w schwytaniu Drevis oraz kilku innych o wysokiej randze. Flota Raifa została niestety zaatakowana przez Pitsisa, który rozpoczął oblężenie osady Pallas. Trwało ono lata. Oblężenie nie powiodło się, gdyż Vexis przypuściła nieprzemyślany atak na Pallas, co dało przewagę przebudzonym. Uldren i jego podwładni pracowali z tech wiedźmami, by stworzyć iluzję zwiastunów. Wystraszyła ona ród wilków i doprowadziła do złapania Pitsisa. Niestety Raif zginął. Po złapaniu Beltrick, Uldren dostał wiadomość od Variksa z planami Skolasa. Dzięki tej wiadomości wojny zostały zakończone, gdyż Skolas został złapany. Dochodzimy w końcu do naszego pierwszego spotkania z Uldrenem. Przed nim Uldren obserwował Czarny Ogród. Okazało się, że Veksy rosną w siłę, o czym musiał porozmawiać z siostrą. Na spotkanie z obojgiem przybyliśmy w celu dotarcia do Czarnego Ogrodu i zniszczenia ciemności w środku. O ile Uldren uznawał nas za niegodnych, Mara postanowiła, że jeśli przyniesiemy oko strażnika bramy, wtedy jej brat wytworzy klucz. Oczywiście zadanie zakończyło się sukcesem, co nie ucieszyło Uldrena, który pod przymusem stworzył dla nas klucz i wskazał drogę. Kilka miesięcy później Skolas został uwolniony z więzienia starszych i poprowadził ucieczkę. Zadeklarował się jako Kel-Kelów. Uldren dostarczał informacje Marze, Petrze i Variksowi, a w tym samym czasie strażnik polował na członków Cichego Kłana Ziemi. Wielu innych uciekło i przeżyło, co nie podobało się rodzeństwu. Po dłuższym czasie udało się złapać Skolasa, który próbował dowiedzieć się więcej o technologii Veksów i był widziany niedaleko Szklanego Skarbca. Podczas przepytywania go zaczął on mamrotać o ciemności i świetle. Wiadomość tę miał dostarczyć przez swoje kruki Uldren do Eris Morn i Ozyrysa. Obydwoje przybyli na Rafę wkrótce, aby przedyskutować, co mogą zrobić z pojawieniem się Oryxa. Tam stworzyli plan, by go pokonać.
Do pewnego czasu Uldren był jedynym znanym ocalałym z bitwy pomiędzy Oreksem a Przebudzonymi. Jego statek rozbił się na Marsie. Podejrzewał on, że i Mara przeżyła, gdyż dalej ją wyczuwał. Niestety po próbie wydostania się z Marsa i zestrzeleniu przez kombinat, jego wiara i poczucie jej obecności zanika. Wkrótce to poczucie powróciło, co powoduje, że skupia się on na odnalezieniu siostry. W tym celu dostaje się do Kela Kelów, który prosi go o pomoc w zjednoczeniu upadłych i poddaje się mu. Wielu upadłych podążyło za wezwaniem Uldrena. Uldren został zdrajcą. Po Czerwonej Wojnie najechał na swój własny dom i doprowadził do wielu śmierci i zniszczeń. Nie słyszał już głosu Mary i oszalał do tego stopnia, że pochłonął eter. Do tego skaza pochwyconych uszkadzała mu oczy. Uldrenowi w pewnym momencie udało się wykryć obecność Mary. Znalazł przez to Fiktula, który ledwo żył po walce ze strażnikami. Uldren uratował go nieświadomie, składając życzenie Riven. Spowodował zepsucie jego eteru. Dodatkowo Fiktul postrzegał go przez to jako ojca. Tam uformowali się też baroni wzgardzonych i ród królów został całkowicie przejęty. Uldren dalej próbował znaleźć Marę i chciał połączyć siły z Petrą. Jednak w jego oczach była ona nie do naprawienia. Udało mu się znaleźć Ilin, którą oskarżył o więzienie Mary. To wszystko nie uszło uwadze Petrze, Eidowi 6 i drużynie ogniowej, więc złapali Uldrena i zostawili w więzieniu starszych. Rok po Czerwonej Wojnie Fikrul i Uldren wykorzystali Varyxa, by wzniecić bunt w więzieniu i ostatecznie wyrwać się z niego. Na miejsce dociera strażnik Petra oraz Kate 6, który podczas tego buntu ginie, zastrzelony przez Uldrena. Uldren dalej twierdził, że Mara do niego przemawia. Miała być uwięziona i tylko kombinacja światła oraz ciemności mogłaby otworzyć bramę dla jej wolności. Znalazł on odłamek wędrowca w europejskiej martwej strefie, a ciemność już w nim była. W tym samym czasie strażnik rozprawiał się z każdym z jego baronów. Niestety, ale wszyscy razem z Fikrulem, czyli fanatykiem, byli lojalni Uldrenowi do końca, co pozwoliło mu otworzyć bramę. Tam nie było Mary, a wielkie monstrum zwane głosem Riven, które pochłonęło Uldrena. Okazało się, że był on wciąż manipulowany przez Riven, by mogła się ona uwolnić. Udało nam się dotrzeć po tym na miejsce i pokonać to stworzenie. Uldren został uwolniony, jednak długo nie pożył, gdyż dopadli go Petra oraz strażnik. Tu kończy się historia Uldrena Sowa, a zaczyna się historia Wrony, więc opowiemy o niej w innym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie suba, lajka i komentarz. Mówił do Was Strzybor, do zobaczenia.